central library contains a medieval occult text that may be the key to stopping the zombie invasion. Witajcie, z tej strony WebGames i zapraszam Was na premierę gry Sniper Elite Nazi Zombie Army. Niedawno ściągnąłem to, bo dzisiaj była premiera. I zaciekawiła mnie trochę ta gra, bo grałem przed chwilą na multiplayerze, tak jak teraz, w kooperacji, ale był problem z hostem, bo wyszedł i wróciło nas do menu. Zobaczymy, jak to teraz się potoczy. Gra jest bardzo dobrze zrobiona, mi się przynajmniej podoba. Zrobię Wam krótkiego gameplaya z tej gry, takiego około 10 minut. Będzie. Jeszcze się okaże, że to będzie mnie słychać. Tak, klikamy, działają bardzo dobrze. W ostatnim czasie miałem bardzo dużo. Klikamy. Jedna z nielicznych gier, która mi wpadła w oko. Troszkę też ciszę, bo nie wiem, czy mnie słychać, jak było za głośno. Ale gra jest bardzo świetna. Mi wypadła do gustu. Kupiłem sobie ją sobie, jak była w promocji na Steamie. Była wtedy po minus 20% bajzu. 30 parę złotych kosztowało. Jak na taką grę, no to powiem Wam szczerze, że dość bardzo tanio było. Czasami kilka może nam uratować tyły. Zaraz powinien wyjść głos. Tak, już wyszedł nasz głos. Kolejny kilkam. Powiem Wam szczerze, że strasznie dużo można nabrać takich kilkamów. Ja to zaobserwowałem.
najbardziej strasznie to źle. Szczególnie to. Szczerze mówiąc, to jeszcze za bardzo nie ogarnąłem tutaj, czy można sobie pozmieniać coś. O, nice. Checkpointa zrobiliśmy. Ktoś sobie chyba wziął moją broń. Oj. O. Powiem wam, że to strasznie świetna zabawa jest. Tylko nie wiem, jak to tam te sensacje wyglądają jeszcze dokładnie. Tam widziałem, że za jakieś zabójstwa tam w dalszej odległości są punkty. Zauważyłem, że można przeszukiwać te ciała zombiaków. O, headshot. Jeden dynamit znalazłem. Szczerze mówiąc, to sniper to jest chyba najlepszy moim zdaniem, bo przynajmniej nie trzeba nawalać kilkakrotnie do naszego zombiaka, tylko wystarczy raz, a konkretnie walnąć. Wystarczy. Tu też zauważyłem, że są jakieś takie specjalne zombiaki. O! Tak by bomba kilka na tych średnią krem, to udało mi się nawet double killer to być. Oj! Tak szybko podjeżdżę do nas. To nie chcę, żeby się to za długo później na YouTube wyrzucało, więc tak, szybki film. Wrzucę. Na rozpoczęcie premiery webcam.com.pl. Później na pewno będę nagrywać jeszcze w tej gry. I na pewno też nie zapomnę o nagrywaniu filmików z Battlefield 3. Tam mam na razie Limited Edition, ale chyba nawet będę kupować za niedługo dodatki, to też coś ponagrywam. Ostatnio gadałem z kumplem właśnie też. Za mną do szkoły też jeszcze chodzi. On powiedział, że ja muszę już dać nasze dzieło, więc możliwe, że będziemy też coś innego nagrywać. Tutaj nawet da się fajt, to wtedy jak nie znów mnie drewki. Oj. Tu musimy właśnie minutę czekać. Ale tak długo to nigdy nie trwa, zawsze. Teraz na chwilę stąd.
Z tym właśnie nie wiem co zrobić, bo tutaj potrzeba jakieś klucze. Chyba. No. Fragmenty klucza musimy znaleźć dwa. I mamy teraz następną misję, ten lecieć właśnie. I przy tym drugim bossie właśnie żeśmy wszyscy wyszli, bo host, który hostował nam grę, to wyszedł po prostu. Na pewno też pojawią się filmiki w single player. Powiem wam szczerze, że według mnie to poprzednio grałem w Modern Warfare i tam te zombie nie były tak aż dopracowane, ale ta gra szczerze powiedziawszy to z każdej minuty mnie zaskakuje i coraz bardziej mi się podoba. Polecam każdemu fanowi Sniper Elite lub fanów edycji takich bardziej jak ten się zombie to nawalać, porobić kopie. O, dawno kilka ma nie było, wyskoczył. Chyba dostał prosto w serce, że kilka mu nie podleciał. Oj. Się tu zawiesił. Się wkręcił. Nieźle. Czy tam nawalają, nie wiadomo ile do niego. O, znaleźliśmy pierwszy fragment. Tutaj jak się nie mylę, to tam chyba na dole gdzieś. Chyba w tym miejscu zaraz będzie pole. Myśmy mieli problem go zabić. Do Colta dostałem 7 amunicji. Tak, chyba teraz będzie boss, jak się nie mylę. No nie wiem, jak do niego strzelać. O. Ogarnąłem to.
bo poprzednio nie wiedziałem, jak to ogarnąć. Może się to zabrzmieć dziwnie. Nie wiem czemu jakoś ta snajperka mi najlepiej na razie podpadła do gustu. Teraz nie wiem co dalej. O, się otwarły drzwiczki. Można wypełnić ammo. Bardzo przydatne. Nagram chyba jeszcze chwilę i to będzie na tyle. Coś na podwórku znowu. Leci. Następne kilka. Świetne. Wodeczkę wyłączyli. Świetne są te kilka momentowych. Brakowało mi tego wydzielenia, ale... Wiele gier tego nie oferuje. To jest naprawdę bardzo przydatne w oczy. Ładnie to wydzielenie. Oj, minąłem się. Tam jakieś kamikadze lecą. Tak, wytrzymuje kamikadze. Żeby nie popadać. O, świetny kilka. Ale dziwię się, czemu... Zostało na 3, jak to mam... Pewnie się to okaże później. Double kill. Ten się gdzieś kupił, przerwę sobie zrobił, nie wiem. Ale damy radę. Dobra, to by było na tyle tego gameplaya. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, oceniania. No i zapraszam na moją stronę www.wargames.com.pl.